Szanowni Państwo, nazywam się Elżbieta Lanz, jestem członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego. Odpowiadam za szpitale marszałkowskie, za wszystkie działania związane z polityką społeczną. Chcę szczególnie zapewnić Państwa i seniorów o tym, że Zarząd Województwa Mazowieckiego czyni wszelkie starania, żeby zadbać o zakup potrzebnego sprzętu, żeby wyposażyć w ten potrzebny sprzęt przede wszystkim lekarzy, pielęgniarki. Robimy wszystko, żeby nasi seniorzy czuli się bezpieczni. Dzisiaj z Państwem i ze mną jest pani doktor Karolina Pyziak-Kowalska, kierownik przychodni chorób zakaźnych w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Pani doktor, chcemy przekazać takie informacje, które są ważne, informacje związane z koronawirusem. Jak sytuacja wygląda na Mazowszu? Witam serdecznie. W tej chwili sytuacja na Mazowszu jest dość dynamiczna. Obserwujemy coraz większy wzrost liczby osób zgłaszających się do naszego szpitala. Natomiast jeżeli chodzi o potwierdzone realnie przypadki koronawirusa, jest ich tylko 58 na tak dużą liczbę wykonanych testów. Więc myślę, że niepotrzebnie jest w tej chwili taka duża masowa panika z tym, że wszyscy próbują się testować i zgłaszać do szpitala. Zachowajmy ten czas testowania dla tych osób najbardziej potrzebujących, czyli przede wszystkim osób, które mają duże problemy z oddychaniem, tak? Czyli które mają nasilone objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność. Wtedy one wymagają opieki osób specjalistycznej opieki zakaźnika, tak? Natomiast wcześniej mogą zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który im takiej pomocy udzieli. Ale jeżeli są tacy pacjenci, którzy w jakiś sposób czują się zagrożeni, jeżeli czują, że są chorzy, gdyby pani była uprzejma pokazać tę ścieżkę, jaką powinni przejść, żeby w sposób odpowiedzialny zadbać o własne zdrowie i oczywiście o zdrowie bliskich. Najważniejszą sytuacją jest przede wszystkim pamiętanie o tym, że osoba z kontaktu potencjalnego z osobą z zakażeniem koronawirusem to ta osoba, która w ciągu 14 dni powróciła z terenu, gdzie była transmisja zakażenia koronawirusa. Lub osoba, która miała tak zwany bliski kontakt. Przez ten bliski kontakt, proszę Państwa, rozumiemy to, że osoba zamieszkuje z osobą, której rozpoznano ten koronawirus, albo przebywała w pomieszczeniu na przykład dłużej niż 15 minut z osobą, oczywiście mówię, takiej odległości jak tutaj, prawda, poniżej 2 metrów, i była narażona na taki potencjalny kontakt. Oczywiście u osoby, u której mamy rozpoznanie koronawirusa. Mamy też sytuację taką, że osoba mogła przebywać w izbach przyjęć, w szkołach, prawda, odprowadzając wnuki do szkoły, gdzie potencjalnie też mogły być przypadki narażenia na zakażenie koronawirusem. Takie osoby też mogą być potencjalnie narażone. To co możemy zrobić, proszę Państwa? Najważniejsza jest profilaktyka. A przez profilaktykę rozumiemy przede wszystkim takie zachowania, żeby zmniejszyć możliwość wychodzenia z domu, tak? Czyli ograniczyć wszelkiego typu kontakty, możliwości rozprzestrzeniania tego zakażenia. Czyli siedzimy w domu, wychodzimy tylko wtedy, kiedy potrzebujemy zrobić zakupy, takie najbardziej potrzebne, lub poprosimy o to, żeby inni dostarczyli nam te zakupy. Staramy się unikać chodzenia do lekarza, jeżeli to nie jest potrzebne. Oczywiście są w tej chwili uruchomione przez Narodowy Fundusz Zdrowia teleporady, także możemy skorzystać z telefonicznej rozmowy z lekarzem. W sytuacji, kiedy będziemy czuli się źle, kiedy narastają jakieś objawy niepokojące, wtedy możemy prosić dopiero o bezpośrednią wizytę u lekarza i ocenę stanu zdrowia. Tak, także najważniejsza profilaktyka, proszę Państwa, to zachowanie dystansu społecznego, czyli wychodzenie jak najmniej i najmniej kontaktowania się, czyli nie uczestniczymy w różnych klubach seniora, nie bierzemy udziału w nabożeństwach, nie bierzemy udziału w mszach, bo chodzi o to, żebyśmy ograniczyli do minimum nasz kontakt z osobami potencjalnie zakaźnymi, bo one nie zawsze muszą prezentować na początku symptomy choroby, prawda? Tylko mogą te symptomy choroby pojawić się z dnia na dzień. Także to ważne, jest najważniejsze. Co pani doktor powiedziała, to, że jesteśmy sami odpowiedzialni za nasze zdrowie, za zdrowie naszych bliskich. Szczególnie teraz, kiedy od poniedziałku
nasze wnuki będą przebywały w domu i być może to właśnie nasze dzieci poproszą o to, byśmy się tymi wnukami zaopiekowali. Co pani doktor by radziła naszym seniorom? Proszę Państwa, wszystkie statystyki wskazują na to, że dzieci nie chorują lub chorują bardzo łagodnie, natomiast mogą być źródłem naszego zakażenia. Czyli dla osoby starszej, szczególnie powyżej 65 roku życia, z różnymi obciążeniami chorobowymi, z chorobą serca, z chorobą płuc, chociażby z cukrzycą, czy w trakcie leczenia nowotworów, może to być bardzo niebezpieczne. Tak? Czyli powinniśmy unikać raczej kontaktu z wnukami. Niech wnukami zajmą się wykwalifikowani opiekunowie. Natomiast osoba starsza powinna zadbać o siebie w tym czasie i jak najbardziej ograniczyć ten kontakt z wspaniałymi, cudownymi wnukami, ale jest to teraz czas z kwarantanny, także starajmy się izolować. Kochani seniorzy, a ja mam do Was taką osobistą prośbę. Ja wiem, że wszyscy kochacie, że wszyscy kochamy nasze dzieci, nasze wnuki najbardziej na świecie. Ale może czas zacząć myśleć też o sobie, zadbać o własne zdrowie, o własne bezpieczeństwo. My będziemy jeszcze naszym dzieciom i wnukom potrzebni wiele, wiele lat. Także pamiętajcie o tym, że profilaktyka jest jak najbardziej wskazana. Pamiętajcie o tym, żeby kontaktować się w sytuacji trudnej z lekarzem pierwszego kontaktu albo przez teleinformacje po to, żeby przede wszystkim uzyskać informacje, nie panikować. I co najważniejsze, taki ważny przekaz. Nasze szpitale, szpitale marszałkowskie są przygotowane do tego, żeby się Państwem zająć. Są przygotowane do tego, żeby Państwu pomóc. W tej chwili zakupujemy niezbędny sprzęt, który jest potrzebny do leczenia pacjentów, ale też jako odzież ochronna dla naszych lekarzy i dla naszych pielęgniarek. Kochani, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek problemy, jeżeli będziecie mieć jakieś potrzeby, proszę kontaktujcie się z nami, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. My posiadamy w naszych zasobach takie szpitale, które są gotowe Państwu pomóc. Szanowni Państwo, kochani seniorzy, przede wszystkim życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Życzę Wam tego, żebyście w sposób bardzo odpowiedzialny zadbali o to, co najważniejsze. Żebyście pozostali w domu, żebyście zdrowo się odżywiali, żebyście długo spali i żebyście przede wszystkim znaleźli ten dobry czas na bycie razem, ale już w kręgu mniejszym niż do tej pory.